Mazi, dziękuję za nominację. A oto moja gorąca szesnastka, czyli Korona Rap. Słyszałem tekst księdza, jebać szatana, gdzie pasuje przy tym sułtana. Koronawirus, ten szatan wcielony, załatwił w świecie ogromne persony. Ziomy cierpią, niczym muchy padają, medycy jak w ukropie się uwijają. Smutne oczy, ratownik sił nie ma, tak wszystkich właśnie gnębi pandemia. Bohaterska cała brać medyczna, a ty siostro, gdy wypoczniesz, znów będziesz śliczna. W ochronnym stroju, jak mumia zabalsamowana, chorym służysz od rana do rana. A szatan, koronawirus rządzi, szaleje, takie są dziś pandemiczne dzieje. Przyjdzie czas, że z nim zwyciężymy, a wtedy wam należny szacunek złożymy. Zanim zwycięstwo będziemy świętować, pragnę serdecznie wam podziękować. Ten ksiądz to aktor się okazało, ja nie raper, dziękując wam i tak robię za mało. Na koniec nie moja sukanna, więc głośno ryknę. A teraz przyszedł czas nominacji. Chciałbym nominować Tomasza Fopkę, zapraszam. Kraszkiewicza Arkadiusza, prezydenta miasta Wejherowa. Chciałbym nominować Adama Hebla, który sobie z tym łatwo poradzi, a chętnie pomaga, więc się włączy. No i Maćka Barana, on na pewno sobie z tym poradzi. Ten młodzieniec jest dobry w te klocki. Jeszcze raz dziękuję Mazi za mianowanie czy też wytypowanie, a proponuję, żebyście Państwo wszyscy się w to włączyli i groszem zasilili, nie jako jałmużnę, tylko jako wdzięczność tym, którzy na posterunku nie opuszczają nas, nawet gdy ich siły opuszczają. Pozdrawiam. Jeszcze ważna nominacja. Marcin Grzywacz, to ty jesteś nominowany.